Boże Sztandarowy, do pożegnalnej prezentacji sztandaru. Marsz! Komitet na rzecz ufundowania sztandaru powstał w lutym bieżącego roku. Do jego składu zostali zaproszeni obecny tutaj pan poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pan Marek Ast, starosta schowski, pan Marek Boryczka, ksiądz kanonik Antoni Łatka, dziekan naszego dekanatu, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, starszy brygadier Tomasz Sosnowski, prezes oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Zielonej Górze, pan Edward Fetko, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, pan Krzysztof Skóra, dyrektor oddziału PGNiG SA w Zielonej Górze, pan Krzysztof Potera, nadleśniczy nadleśnictwa w Łoszakowicce, pan Ryszard Łopusiewicz, nadleśniczy nadleśnictwa Głogów, pan Adam Grzelczak oraz prezes zarządu hodowli zarodowej zwierząt Osowa Sień, spółka z OO, pan Jan Pabierowski. W ten symboliczny sposób pragniemy uhonorować ofiarną służbę druhen i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Szlichtyngowej. Ich zasługi w służbie w zakresie ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej gminy. Zadaniem Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania sztandaru było opracowanie projektu sztandaru oraz zebranie funduszy na jego wykonanie, jak też przygotowanie tej dzisiejszej uroczystej ceremonii wręczenia sztandaru. Doceniając rangę i znaczenie OSP w naszym regionie, niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez społeczeństwo gminy Szlichtyngowa i honorowych fundatorów sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej Szlichtyngowej. Aby sztandarem tym nawiązać do największych wartości, tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia strażackiej służby. Aby za najwyższy trud i ofiarność w ratowaniu życia i imienia ludzkiego przed pożarami oraz innymi zagrożeniami dać symbol swego przywiązania i więzi naszego społeczeństwa ze strażakami. By pod sztandarem tym kształtowały swoje podstawy patriotyczne kolejne pokolenia. Czynimy to w Szlichtyngowej dnia 17 września roku 2016. Błogosławiony jesteś, Panie Boże nasz, który przez Syna Twego Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty jako sztandar wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Pobłogosław ten sztandar Straży Pożarnej, aby ci, którzy się wokół niego będą gromadzić, którym on przewodzi, przedstawiennictwo świętej Marii i świętego Floriana, patrona, zawsze przyznawali się do Chrystusa, aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą, wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości przez Chrystusa, Pana naszego. Intencje wszystkich strażaków. O bezpieczną ich akcję, by zawsze wracali szczęśliwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święty Florianie, na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Lubuskiego
nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Schlichtingowej. Prosimy bardzo panią burmistrz, starostę, pana komendanta. Za chwilę komendant wręczy sztandar prezesowi OSP Schlichtingowa. Prezes OSP Schlichtingowa dokona prezentacji sztandaru i wręczy go pocztowi sztandarowemu. Pododdziały, baczność! Pododdziały, na prawo, patrz! Pożar sztandarowy, baczność! Do prezentacji sztandaru! Marsz!